Witamy! Ze względu na to, że mamy dzisiaj 30 listopada, Andrzejkowe nastroje, jest to ostatni czas zabawy przed Adwentem. Samorząd uczniowski wraz z nauczycielami panią Anetą Kogut oraz panią Katarzyną Sobą zorganizowali dla nas wróżby Andrzejkowe. Zaprosiliśmy kilku uczniów, by odpowiedzieli nam na pytania dotyczące Andrzeja. Zapraszamy! Czy brałeś udział w jakiejkolwiek z naszych dzisiejszych wróżb? Wziąłem ciasteczko z wróżbą, niczego ciekawego w nim nie było, ale ciastko smakowało. A powiedz mi, wierzysz jakoś w te wróżby, czy zrobiłeś to po prostu dla zesłania? Nie, dla zabawy bardziej. A uważa pan, że takie akcje w szkole są spoko? Czy tak, to jest zawsze jakieś odbiegnięcie od codziennej szkolnej rzeczywistości i dodatkowa atrakcja dla uczniów i nauczycieli. A jak je obchodzisz w tym roku? Dużo znajomymi, ale więcej dla dzisiaj mamy. Czy uczestniczyłaś może dzisiaj w takiej zabawie? Uczestniczyłaś może? Nie. Proszę cię, wylosuj sobie ciasteczko i przeczytaj nam, co wylosowałeś. Kto pyta, nie błądzi. Pytaj więc zawsze, jeśli tego potrzebujesz. Tylko ta droga doprowadzi cię do sukcesu. I czy uważasz takie wróżby za takie, które przypowiadają przyszłość? Nie. Obchodzisz Andrzejki tak swoją drogą? Raczej dla zabawy. A jak je w tym roku spędziłeś? Bardzo znajomymi. Bawiliśmy się. Czy braliście dzisiaj udział we wróżbach Andrzejkowych? Jeszcze nie. No, nie zdarzyło się. Dlatego w dniu dzisiejszym ja jako dobry kolega z klasy równoległej chciałbym poczęstować was ciasteczkiem z wróżbą. Jako to, iż ja nawet nie miałem okazji wziąć udziału, to ja również wezmę w tym udział. Klaudia, co udało ci się dzisiaj wylosować? W tym roku zdałam matę. Norbert? Czy udało ci się wywróżyć coś ciekawego w dzisiejszych wróżbach Andrzejkowych? Tak, brałam udział w wielu wróżbach Andrzejkowych i grałam w takie serduszko, które przebija się igłą i wywróżyłam sobie miłość. Jak nazywasz miłość? Tak. No niestety nie powiem, bo to moja słodka tajemnica. Podsumowując dzisiejsze reportaże, uczniowie naszej szkoły udowodnili, jak dobrze wiedzą, czym są Andrzejki. Mają swoje pomysły także, jak obchodzić to święto. Dziękujemy!